Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z RimWorld. Także wygląda to dosyć dziwnie, jak zaczęła się już taka dosyć późna jesień i przestają mieć tutaj trawę, zieleń i tak dalej. Fajnie, bo przejrzyście, ale jakoś tak dziwnie to wygląda. Okej, dobra, ja nie wiem od czego zacząć, no, mam tyle rzeczy tutaj zaplanowanych do zrobienia. Przede wszystkim mówiliście, żebym zrobiła tutaj jakieś drzwi, bo oni mają trochę daleko do domu. No i tak w sumie planowałam tutaj zrobić drzwi. I tutaj chyba coś jeszcze dobudować nawet, ale nie jestem tego pewna. Przede wszystkim za dużo chyba lampek nastawiałam, bo to też jest prąd i mówiliście właśnie, że no niestety brak prądu jest bolesny w późniejszej fazie gry i lepiej dbać o to, żeby ten prąd tutaj był. Co do podłogi, płytka z piaskowca, solidne płytki przywodzące na myśl zamek, czekajcie, bo... I to jest na przykład łatwopalność, masa. A czemu tu nie ma na przykład, jak ona jest ładna? Wartość podstawowa, końcowa, fizyczna, masa obiektu. Bo tu też nie jest napisane. Tu jest ostro wycięte kamienne płyty. Niezbyt ładne, ale są dobre na drogach i zewnętrznych. Chyba to ten... To mi proponowaliście, ale z czego ja mam to zbudować? Co to jest czarne? Z łupku? Płytki łupkowe? Tutaj mam udać? Jaki on ma tutaj w ogóle... Czekaj. Nie wiem, ten pokój. Jasno 50%, a ogólnie pokój sam w sobie jest chyba spoko, czy nie spoko? Nie, to... 5,18 minus 8, czekajcie, bo te płytki piękno 0,8 daje, 0,7. A teraz wy musicie się pozbyć tego betonu, nie? No tak, bo to, kurczę, to mi stal zabierało? Bez sensu. Cechy pomyliłam z umiejętnościami. Tutaj w ogóle jest ten obszar dla zwierząt. Dom nieograniczony, obszar dla zwierząt chyba. Zarządzaj strefami. Nowy obszar, aha. Czekaj, jak to się robiło? Bo mamy ciapcie jeszcze. Zarządzaj strefami. Odwróć? Nie. A jak ja mam to... Bez sensu. Nie wiem, jak mam to zrobić, żeby ten obszar zaznaczyć gdzieś. Obszary. No nie wiem, niestety. Mam tutaj zwierzęta, ale... zostać ubite? Nie. Tu mogę zaznaczyć, żeby chodził po całym domu, tak? Tutaj po obszarze jeden. Ale nie mogę zaznaczyć czegoś takiego. Nieograniczony dom. Obszar jeden. Obszar jeden. O, dobra. Mogę ci dać ogólnie tak. Możesz sobie łazić tu. Możesz sobie łazić w ogóle po dworzu, tak swoją drogą. I na przykład tu. Okej, okay. Może to mi się... Tak. Oho, nie będziesz chodziła do lodówki, ani do sypialni tutaj. Dobra. To jest skończone, więc to jest... wybierz właściciela. Todd. I ty. I Sara. Tu mamy dwa łóżka wolne. Todd i Sara. A wy nie macie podłogi jeszcze żadnej. Tylko, że w badaniach... A nie, ja idę teraz na sterylne płytki. W końcu nie dokończyłam, ani w ogóle nawet chyba nie zaczęłam tych... Gdzie one były w ogóle? Dywany.
niestety, więc robimy Wam produkcja podłogi. Robimy Wam na razie drewniane. Podobno mam zmienić to. Dodaj zlecenie, poćwartuj stworzenie bez końca i dodaj zlecenie, zrób paszę. Szczegóły. Z czego wyrobicie tą paszę? Z mięsa? Nie chcę, żebyście z mięsa robili paszę, bo ja mam same roślinożerne zwierzęta. A nie, to chyba co macie robić? Jaką paszę? No na razie rób taką roślinną. Produkty zwierzęce. Mleko. Jajka nie Co to ma być w ogóle? Jeżyny, kukurydza, ryż, ziemniaki. O, z tego możecie robić paszę. I rób do uzyskania z kontrolem 20 paszy. Przydałoby się teraz zrobić właśnie oddzielne takie miejsce na składowisko tej paszy dla zwierząt, ale to też chyba musiało być takie chłodzone. A może bym powiększyła tą lodówkę i może zrobiła drugą, już teraz nie wiem. Dobra, zobaczmy, co oni tu wszyscy robią. Tot i ogólnie proste danie. Aha, będziesz gotował teraz proste danie. Bo w sumie... Wiecie co, teraz tak, nie wiem, bo ja mam tutaj tak, proste danie, niby 20. A jakbym to wszystko przerobiła, bo to i tak te proste dania... Nie, 120. 40 weź prostych dań. Weź to poprzerabiaj. Albo wiecie co? Bo my mamy... Gdzie to jest? Budowlanie jest kucharz. 5, 3, 3, 5. A żeby zrobić dobre danie, gotowanie 6. Tot, dawaj, jeszcze jeden punkt. A w ogóle co z ambasem? Aha, bo wy mu zmieniacie płytki teraz. No dobra. Jak on tutaj się w ogóle czuje? Opór 20. No dobra, zobaczymy, spróbujemy go wyrekrutować tutaj. Trudność rekrutacji 91%? Jedzenie bez stołu. Aha, no masz już tu, okej. Okay. Było zimno w czasie snu. Kratki wentylacyjne. Temperatura. I teraz tak, kratka wentylacyjna na przykład... Tutaj spowodowałoby, że to ciepło też będzie wylatywało i tu będzie w miarę ciepło. I tutaj byśmy zrobili na przykład stąd, żeby tu było w miarę ciepło. Bo tu jest, kurczę, czemu za... Aha, bo tu nie zrobili drzwi, to jest teraz jako zewnątrz liczone. Nelson, co robisz? Usuwasz podłogę? Kurde, nie ma drewna. Wiecie, co ja muszę zrobić? Chyba jakiegoś leśniczego. Nie, tak, to chyba leśniczy. Wycinaj roślinę, ale to chyba też jest jako, żeby... 10 aż. Tot, ale Tot ma kucharza na dwójce. Nie. Niestety wy macie tylko po jednym, po dwóch punktach, ale wy nie macie dużo do roboty. Nelson, ty mu się zajmij wycinaniem drzew w pierwszej kolejności. Kogo mamy tutaj za strażnika? Toda. 0, 3. Z takimi umiejętnościami to ja wątpię, żebyśmy tego kolesia zwerbowali. Co wy o tym myślicie? Damy radę go zwerbować, czy nie damy radę go zwerbować? Poza tym... rolnik. No tak, to teraz ty to będziesz... Możecie to pozbierać też. Zanim, kurczę, ta zima przyjdzie. O, ma stół. O, patrzcie, będą razem spali. Nelson. Aha, bo Nelson tutaj ma łóżeczko sam. Każdy kolonista płci kobieta uśmiecha się z zadowoleniem. Jakaś odległa maszyna szczęścia emituje potężne psychiczne drgania na cały region w częstotliwości oddziałującej tylko na płeć kobieta. Przez kilka dni następnych niektórych kolonistów będzie... Przez kilka dni nastrój niektórych kolonistów będzie nieco lepszy. Szesnaście. Narzeczony, przytulniej, wygodnie. The room is so expensive. O.
Teraz tak, jedzenie bez stołu? No przecież tu jest to, co trzy dni jadłaś na stole. Było zimno w czasie snu. Wy tu macie zimno. Okropna sypialnia, lekko boli. Zachłanny na imponującą sypialnię. Jestem, to chyba ona jest, tak? Tak, jestem chciwa. A moja sypialnia jest żałosna, no spoko. Damy wam tak, żeby było tu ciepło. Na razie zostawimy to w ten sposób. Tu mamy minus 4. Ja bym to puściła tu. I to tu. Kto tu pracuje już? Aha, ty. No właśnie, bo jest potrzebne nam drewno, więc wiesz co, wytnij te wszystkie drzewka. To ja tu pozaznaczałam. Nawet nie wiem gdzie. Gdzie ty tu jeszcze? O, i teraz możesz właśnie pozbierać to wszystko. Nelson tu ma dużo roboty, mimo taki jest jaki jest, to Nelson tutaj depresyjny, ale i tak daje radę. I płaszcze. Sprzęt. Ty masz na sobie tak, płaszcz, który daje ci jakieś tam ciepło. Ty też masz na sobie jakiś płaszcz, ale masz z tkaniny. Wydaje mi się, że te płaszcze są zrobione. Tak. Ty też masz na sobie płaszcz, tak? Też masz na sobie płaszcz. I to ci da... 7-8%. Izolacja 21... O. Chyba spoko, co? A twój płaszcz? Tylko 12. Ej, to twój płaszcz jest gorszy ze skóry niż nasz z tkaniny? Jeżeli chodzi o chłód? Określa, o ile zmienia się minimalna komfortowa temperatura dla noszącego. Powinnam polować na nie, co? Zobaczmy. Kto tu będzie na nie polował? Koloniści zbierają się, aby świętować małżeństwo Toda i Sary. Tym, tym, tym. Ej, idziecie? Czy nie idziecie? Bierze udział w ceremonii ślubnej. A, i już? O nie, nie można zająć się naprawami. A nie. Jak to poza domem? O. Todd, Saro. O, a Nelson jako ksiądz robi. Rozpoczęli ceremonię ślubną. Jakie to słodkie. Okej. Okay. Pobrali się. Koloniści świętują z tego powodu. I masz tutaj coś? Poślubiłem. No, poślubiłam ogólnie. Toda, 40 aż do nastroju. Pięknie. Mąż. Byłem na imprezie. Okej. Okay. No ale, aha, bo wy teraz macie, rozumiem, którą mamy 14. No to nie, czas pracy, halo. Aha, bo wy dalej bierzecie udział w ceremonii, tak? No ale dobra, już po ceremonii, może właśnie się do roboty. Ja was tutaj zaraz zmuszę do roboty. Zajmij się gotowaniem. Zajmij się... Nie, ty się zajmij w ogóle budową. Wentylacji. A Nelson, Nelson widzę, że dalej się przechadza. Weź ty zajmij się ziemniakami tutaj. Ale mamy rzeczy. Za dużo mięsa mamy. Znaczy, nie wiem czy za dużo, no bo w sumie... Zima idzie, nie? To chyba może nie za dużo. Nie wiem, na 3 osoby tyle mięcha? No to pięknie ci to idzie. Na zewnątrz mamy 4 stopnie. To czemu tak zimno jest tutaj wszędzie? A, kratki wentylacyjne, czyli tu jest 15 stopni. Dobra, czyli działa tak, jakbym chciała. Wszędzie jest ciepło, spoko. Aha, i tobie ogrzeje to pomieszczenie. Okej, okay, super, czyli mega dziękuję za taką podpowiedź. Tutaj podwójne drzwi. Nie mam za bardzo jak. Tu jest za ciasno. Przede wszystkim. A chyba na razie to zostawię.
co ty robisz? Transportuję na kratkę. Czemu ty chodzisz po... Kurczę, po ten... Todd, ja wiem, że ty masz inne zajęcia, ale weź wykop to sprasowane żelazo, bo... Ona łazi na drugi koniec mapy po to, a i tak wydaje mi się, że stąd mieliśmy tego dużo. Nie wiem, do czego wy to zużyliście. Dobra, będziesz miała kolejny tutaj stack 45. No, on tu będzie teraz gotował przez kolejny tydzień. Tych, a nie, chyba 30 ustawiłam, że ma być, co? Nie, 40, no to jeszcze 10 posiłków ugotuję. Ale to dobrze, a gdzie jest Nelson? Aha, Nelson śpi. Todd, a ty nie idziesz spać? Uschła z powodu... O kurde, no właśnie, weźcie to. Szybko trzeba to wycinać. Weź to szybko. Szybko się wszyscy zajmujcie tym. Bo to wszystko zaraz poginie. Co to jest? Todd jest zainspirowany. On otrzyma znaczącą premię cenową za handel podczas jego następnej wymiany. Okej. Todd. Taki ma znaczek. Inspiracja handlem. Dobra, jak zjesz ten posiłek, to nie odpoczywaj, tylko zajmij się wycinaniem ziemniaków. Sorry, ale... A to jakbym z shiftem? Weź to wszystko, wytnij. Nelson. Zajmij się tym wszystkim. Proszę, ja ciebie, bardzo cię proszę. Bo nam to wszystko uschnie, a ja potrzebuję na zimę jedzenie. To co robisz? Kocha? Hej! Nie podglądujmy. Jak to tak w... Ja nawet nie wiedziałam, że w tej grze jest taki... O matko. Że w tej grze jest coś takiego. Gdzie oni tak w środku dnia weszli do łóżka i o, jak tutaj robota czeka. No pięknie. Dostałem trochę miłości. No. Trochę dostał. O nie, co to jest w ogóle? Tkanina. A to już tkanina z tego jest? A no dobra, no to spoko. Ty transportujesz, no właśnie, ty budujesz te wszystkie kratki wentylacyjne, więc spoko. Moja droga. Właśnie, tutaj jeszcze. I tu jeszcze te drzwi. Możliwość rozmów pokojowych. Wysłać wiadomość. Ona chce rozmawiać z nami w niedalekiej lokacji. To może być świetna okazja, aby poprawić relacje z ich frakcją, lecz uważaj, słaby negocjator może narobić więcej szkód niż pożytku, a nawet ich rozłościć. Wrogowie. O to coś. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak z nimi rozmawiać. Frakcje. Słaby negocjator. Czemu to jest strażnik? Aha, to jest ten pożarowy strażnik, a to jest ten... ale my, ja nie wiem, kto to negocjator tutaj... Który skill za to odpowiada, swoją drogą. Nie wiem. Okej. Elektrownia nie... Wiecie co? Gdzie ty jesteś? Aha, bo ty masz badacza, ale masz w pierwszej kolejności masz budowniczy, więc musisz budować. Okej. No jak budujesz, no to buduj. Strasznie długo ci zajmie budowanie tej podłogi. A teraz chyba krzesło nawet budujesz. Nelson. Odpręża się społecznie. Dobra, damy mu chwilę odpoczynku. Tu widzę, że prawie wszystko zebrane. To jeszcze tylko to. Okej. No i niestety reszta. Aha, i tu masz jeszcze trochę drzew do wycinki, które pozaznaczałam. No to w trymiga to wycinaj.
Teraz tak, ty się zabrałeś za badania, ok, a Todd idzie dokończyć to gotowanie. Robi się trochę miejsce dzięki temu w spiżarce, że właśnie zamieniamy to wszystko na posiłki. I dzięki temu Todd, postać. Cechy, to miałam, zaraz zerknę. Gotowanie. Ma gotowanie na szóstym! Dobre dania. I rób ich też 40 i je w pierwszej kolejności rób. Będziemy mieli dobre dania. Dobre dania składają się mianowicie... Nie wiem, jak to się sprawdza. Gotuje bardziej złożony posiłek składający się ze składników zwierzęcych i roślinnych. Wartości odżywczej i wartości odżywczej. Okej. A takie proste dania. Z jednego składnika. Czyli są potrzebne dwa składniki, czyli na przykład ziemniak i mięso. Dobra. Pięknie. On to będzie starczał teraz do jutra przy tej kuchni. Ale niech będzie kucharzem. Sara prowadzi badania. No i dobrze, bo ja chcę te sterylne płytki. Tylko to, przez to, że ty gotujesz, to ty teraz nie sprzątasz i mamy trochę brudno wszędzie, wiesz? Tak zauważyłam. To mi się niezbyt podoba. O, wszyscy się rzucają teraz na dobre posiłki. Oni znowu? No, wiecie wy co? Wiecie wy co? 15, 16 stopni. 19. Na dworze jest minus 9, minus 10. O kurde, to zaczyna być już zimno. Chcę rozrywki. Twoja sypialnia lekko boli. Lekko boli. Proteza. Lewe oko. Blizna niestety. Czemu tu nikt tego nie zasadzi? No dobra, tutaj już to może usychać, spoko. Nelson ścina drzewo, tak. Nelson w ogóle jakoś nie lubi spać w nocy, nie wiem o co mu chodzi. Ale nie ścina te drzewa, a ty jak wstaniesz, moja droga... Jak postanowisz sobie wstać, nie wiem o której 6 rano? Okej, to masz tak, zajmij się tu. Tu i tu. Zasadź te trzy. Ojej, na tobie to będzie tak długo szło, bo ty nie jesteś farmerką. Dobra, anuluj. Todd. Może tobie to pójdzie szybciej. O, zdecydowanie. Zasadź te kwiaty, niech ona tu nie marudzi, że ma brzydko kurczę w pokoju. No i dobra, i zacznij robić od początku to. Dlaczego ty w ogóle Todd, strażnik, ty masz to na jedynce? Czy ty z nim... A, no właśnie, rozmawiasz z nim troszeczkę. No i co? Odporność 17 na 16. Nie wiem, to zbija mu się? Ja trochę nie rozumiem, jak to się rekrutuje, ale... Ogólnie on bardzo lubi Todda chyba, co? Chłodno. Aha, bo ty masz tutaj jeszcze... Ty masz tutaj jeszcze zimno. Tobie też by można było walnąć jakąś kratkę wentylacyjną tutaj. I Sarai będzie gra w podkowy. No dobra, niech po sobie pogra, bo rozrywki ma mało. Pięknie. No, jeszcze trochę. I teraz tak. Aha, idziesz budować tą kratkę wentylacyjną. Tylko żeby on nie uciekł teraz. No wiedziałam przecież. Wracaj do tego pokoju. Todd, czy ty możesz go... Czy ty możesz go zamknąć w tym pokoju z powrotem? O. Bo, co tu się dzieje? Ktoś chyba poluje. Nelson poluje, okej. Okay. Sarai? No właśnie. Czy ty możesz wrócić? Moja droga, bo on znowu zaraz nam...
i co, on teraz tak będzie łaził? Kojące fale znikają. Aha, dobra. O, dobrze, Todd go zgarnął. Zgarnij go, Todd. Bardzo dobrze. Wiecie co? Nie podoba mi się to budowanie. Zrobimy tak, Todd. Kucharz idzie na trójkę na razie. Bo mam wystarczająco posiłków, więc możesz sobie teraz właśnie zająć się innymi rzeczami, takimi jak spanie, czy sprzątanie. A my sobie damy spokój. A w ogóle to czemu ty dostajesz takie dobre posiłki? Nie wiem skąd będzie to zaznaczyć, żebyś dostawał trochę dieta. Proste. A nie, będziesz dostawał to jakieś nie wiadomo jakie posiłki. Ciapcia. 9. Dajcie mi znać, co myślicie o rekrutacji tego osobnika w ogóle. Czy w sensie, czy dam radę, bo ja nie wiem. I teraz spójrzmy sobie tutaj. Todd ma potrzeby wychodzenia na zewnątrz, czy na światło dzienne. Nigdy nie będzie się czuł w klatce i nie dozna klaustrofobii. Nieważne, jak długo będzie przebywał wewnątrz. Nie przejmuje się też ciemnością. Todd ma niezwykłą inteligencję kinestetyczną. Zdaje się tańczyć wokół niebezpieczeństwa z naturalną łaską. Szansa na uniknięcie ciosu. No i Todd zawsze mówi to, co ma na myśli, zwłaszcza kiedy podsłuchuje. Niestety takie zachowanie nie podoba się innym. O, ta też, no to się dobrali rzeczywiście. I do tego jest chciwa. Czyli imponująca sypialnia ma dla niej tutaj ważną rolę odgrywa. Niezdolność do zwierzęce. A tutaj Nelson jest uprzejmy. No jak miło. Szybki sen. A, to dlatego on śpi mniej, bo ma 50% aż. Mniej snu potrzebuje i w depresji, no niestety, jego nastrojnik wiecznie będzie trochę słabszy. Ty przez pół mapy jak strzelasz, tak, tłumaczyliście mi, że to nie ma znaczenia, to tak są numerki. Pięknie. Pięknie, Nelson, ci to idzie. Zakrwawiłeś pół planszy. Ej, czekaj, dlaczego? Pozwól na... Nie. Zwłoki zwierzęce też nie. A o co tu chodzi? Zwłoki zwierzęce. Proszę to przenieść w tym momencie. Przecież to jest dobre jedzenie. Proszę to w tym momencie przenieść do lodówki. Zamrożone. A bo na zewnątrz jest ogólnie zimno, więc i tak... Aha, i tak się nie zepsują. No dobra, to mogą tam leżeć w takim razie. Nelson, czy ty sadzisz kwiatki? No dobra, to możesz sadzić, w sumie jak nie masz nic lepszego do roboty. Ale wydaje mi się, że na pewno coś się znajdzie. Przede wszystkim... rąb drzewo. I tragarz. Leśniczy jest w pierwszej kolejności, a później będzie tragarz. Ty musisz tu wszystko poprzenosić. A czemu ty masz w ogóle... Aha, bo leśniczy ma też... Nie, wytnij lub zbierz plony. Przecież ty nie masz rolnika. Czy masz rolnika na trzecim poziomie, więc... Ale na pewno masz lepsze rzeczy do roboty, więc skup się na nich, mój drogi. Przyjacielu. A w ogóle to... Co ty jesz? Bo ja tą paszę miałam zrobić, ale czy... No właśnie, nie się tym nie zajmuje. Dlaczego się tym nie zajmuje? To nie kucharz, rzemieślnik, sprzątacz, budowlaniec, myśliwy, to nie, zabija tylko. Kucharz. To kucharz tym się zajmuje? Taki rzeźnik powinien być. Dobra, zobaczmy, próbuję rekrutować, okej, okay. Niech próbuję. Jak my z tym jest czasem? No spada mu ta odporność musi zejść do zera? Sterylne płytki, w końcu, patrzcie, podłoga. Sterylne płytki, potrzebna jest stal. Okej, okay, no to my w takim razie, struktury, nie, polecenia. Kop, to jest zaznaczone już.
O nie, my tutaj potrzebujemy. Zajmij się kopaniem. Nic innego nie jest tak ważne jak spresowane żelazo. Nie masz górnictwa. Ty też nie masz górnictwa. Bo macie tylko na czwartym, w sumie na czwartym i trzecim poziomie. Przyda się. Nelson, czy ty zbiera to pola? Aha. A teraz je posiłek. Wiecie co, ale jeżeli chodzi o badania, to mam te sterylne. No i tutaj chyba trzeba będzie... Gdzie to było? Czekajcie, bo teraz się pogubiłam. Wieżyczki obronne. Serio? Muszę aż przez to wszystko przejść, żeby do wieżyczek obronnych dojść? O mamo. Obróbka maszyna pozwala zbudować stół do obróbki maszynowej, który służy do tworzenia broni palnej, amunicji. Kowalstwo jest niepotrzebne. No dobra. Zaczniemy kowalstwo robić. Nelson zaczyna przenosić rzeczy, to jest spoko. O, to odsprząta też jest ok, tylko... Muszę zobaczyć, co tu się dzieje i dlaczego oni nie chcą pracować. Na przykład Todd. Zajmij się ubijaniem zwierząt, o. Indyk. Oszalały indyk. Dobra, Nelson niech się nim zajmie. Ja nie umiem walczyć w tej grze, naprawdę. I do tego jeszcze atak? Serio? Ty z prawej, oszalały indyk też do nas. A, bo Nelson śpi w ogóle. Dobra, jak on się wyśpi, to my tego indyka zapolujemy na niego. Łohoho, ile skóry! Pięknie, pięknie, żeś pociachał. Jesteś wielki, Todd. Wiesz co, Sarai? Nie możesz, bo nie jesteś przypisana do łowiectwa? Myśliwy. A ty to lubisz. Rozpoczynają atak. No dobra, dam im trochę podejść. Czekaj, bo oni chyba z tej strony, z której strony przyjdzie. Z tej. Tu proszę. O kurde. Znaczy wiesz co, Todd, bo ty ogólnie masz... Sara? Pięknie! Dobra, zobaczmy co on tu ma. Budownictwo, strzelanie, zwierzęce, artystyczne, społeczne, nadwrażliwa psychika, podatność psychiczna, ascetyzm. Woli żyć jak asceta, ma obniżony nastrój, jeżeli jego sypialnia jest zbyt imponująca. Nie lubi również fantazyjnych potraw i woli jeść na surowo, a surowe jedzenie nie będzie mu przeszkadzał. Spoko. O! Podejrzanie często rozgląda się za używkami. Wiesz co, Todd? Uwięź go. Możesz się odsunąć od niego. No pięknie. Jeszcze mnie Indor będzie atakował. Uciekamy, uciekamy. O matko. Pięknie. Dobra. Ktoś mi tu szczeka.
Zrobimy tak, zrobimy to łóżko jako ogólnie medyczne. I teraz mamy kolejnego ziomeczka, którego właśnie możemy zrekrutować. Relacje, potrzeby, zniszczone ubranie, sprzęt, czapka zimowa. Uznany za winnego, wygasa za 22 godziny. Ale tu jest trudność, już patrzcie. 56. No to dobra. Na razie niego to tutaj opatruje tymi lekami słabymi. Ty śpisz, moja droga, i leczysz się, rozumiem, tak? Co ty tu masz? Złamanie, zadrapanie. O kurczę, masz złamaną protezę. Masz złamaną protezę, moja droga. Todzik. O, pain może już chodzić. Pięknie. No dobra. Dobra, kochani, my się tutaj pożegnamy, bo... O, ja bym mogła to nagrywać tak sobie cały czas. Jak już się rozkręcę, to się rozkręcę, ale gorzej jest właśnie jak zacznę czytać komentarze i widzę, ile źle rzeczy robię, ile takich, no... Ile może powinnam jeszcze porobić rzeczy i jak. To mówię, ja, i to wszystko zapisać i za tym podążać. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym. Bye!